Sezon narciarski w województwie śląskim został 4 stycznia oficjalnie otwarty. W związku z tym wydarzeniem na terenie stacji narciarskiej Skolnity w Wiśle sporo się działo. Przede wszystkim można było skorzystać z darmowej jazdy oraz zajęć z instruktorami, ale nie zabrakło również atrakcji dodatkowych, takich jak pokazy, porady czy spotkania z olimpijczykami Karoliną Chrapek oraz Mateuszem Ligockim. Serdecznie ich witamy. Oprócz atrakcji i niespodzianek dla narciarzy oraz snowboardzistów, na dachu Wisły odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałka województwa śląskiego oraz samorządowców. Mnie osobiście bardzo cieszy to, że województwo śląskie nie widzi tylko Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co ja osobiście za każdym razem podkreślam, bo takie odnosiłem wrażenie tutaj, jeżeli chodzi o Beskidy. W końcu dostrzeżono ten potencjał turystyczny tutaj Beskidów i doceniono, myślę, ten wkład pracy, który przez kilkanaście lat budowaliśmy i ten wizerunek, tą markę budowaliśmy, bo przecież to wszystko nie powstało dzisiaj ani wczoraj, tylko u nas te wyciągi i te obiekty już funkcjonują od kilkunastu lat. Tam, gdzie indziej jeszcze się kłócono, gdzie dopinano sprawy własnościowe, gdzie nie potrafiono dojść do porozumienia, u nas to już funkcjonowało i to jest, myślę, że wielkie bogactwo Wisły, ale też pewnie i nie tylko. Do tego szkółki narciarskie w różnych rękach, konkurencyjność, nie tylko zrzeszone u jednego przedsiębiorcy. Myślę, że to ma bardzo duże znaczenie w kontekście rozwoju, w kontekście budowania całości wizerunku. Pokazujemy tutaj, co wszyscy podkreślają, że gminy beskidzkie trzymają się razem. I wspólny produkt, czy wspólny projekt na produkt, to jest rzecz, która jest naszą przyszłością. I dlatego tu jesteśmy i to jest to główne ustalenie, że musimy razem osiągać wspólne cele, a nie konkurować ze sobą. Jest współpraca, jest też nutka rywalizacji, a tak wspólnie razem, co przede wszystkim chcielibyście osiągnąć? Ja myślę tak, że rywalizacja jest potrzebna, zawsze jest dobrze wpływa, a na rywalizacji kto najwięcej korzysta? Klient, który przyjeżdża, bo ma coraz lepszą ofertę, bo każdy chce coś nowego pokazać i myślę, że ona pozwala nam się rozwijać, ale też nie walczymy ze sobą, bo patrząc na Europę, na różne, gdzie całe tutaj rejony ze sobą współpracują i wszyscy dobrze na tym wychodzą i myślę, że to jest ta korzyść, którą już wszyscy pojmujemy. Natomiast myślę, że musimy, przynajmniej ja tak widzę z pozycji Szczyrku, że powinniśmy więcej rozmawiać o rozwiązaniach komunikacyjnych, bo my generalnie góry rozwijamy, ścieżki rowerowe, różne atrakcje, natomiast ugotujemy się komunikacyjnie, bo te nasze samochody kochamy bardzo mocno. My mamy komunikację miejską, ale cóż z tego bezpłatną, że w weekendy ona tak praktycznie stoi w korku i nie przynosi tych efektów, co przynosi przez 5 dni w tygodniu, gdzie idealnie się sprawdza. I dlatego moja propozycja tutaj dzisiaj była, też z burmistrzem rozmawiałem, że powinniśmy je spotkać w pewnych rozwiązaniach komunikacyjnych, bo my mamy super sieć dróg około, natomiast wewnątrz jesteśmy komunikacyjnie słabi i uważam, to jest największe wyzwanie dzisiaj dla tych miejscowości, żeby poradzić sobie z rozwiązaniami komunikacyjnymi. Do mnie w Szczyrku wjeżdża około 9 tysięcy samochodów w jeden dzień, w weekend, w ciągu tam paru godzin. I później od strony Wisły wraca około 3-4 tysięcy, no to ja mam około 15 tysięcy samochodów wymijających się na wąskiej drodze w Szczyrku, prawda? Do tego dochodzą do parkingi 4 tysiące, które na jedną drogę wjeżdżają znowu i to powoduje korek do Białego Krzyża, więc musimy o tym wszyscy rozmawiać. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wskazywali przede wszystkim na współpracę. To dzisiaj jest Wisła, w przyszłym roku będą inne miejscowości, wspólnie siedliśmy przy stole. I uznaliśmy, że promocja turystyki w województwie śląskim musi opierać się na współpracy. A ta współpraca to między innymi współpraca w rejonie Beskidów, czyli w sezonie zimowym. Mamy ponad 200 km tras narciarskich, naśnieżanych, w dużej mierze przecież oświetlanych wieczorem. To wspaniałe miejsce. Dzisiaj turystyka w województwie śląskim to ponad 5 milionów turystów, ponad 5 miliardów złotych. Uważamy i no nie chciałbym jakieś tutaj rzucać słów na wiatr, że jesteśmy w stanie dość szybko podwoić te wyniki. Mogą liczyć na wsparcie. Oczywiście, że tak. Od tego jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, żeby właśnie wspierać takie inicjatywy i promować, bo tak jak wspomniałem na początku, tylko wspólne działanie może zaowocować w sukcesem w tym zakresie.
Była to również okazja do rozmów na temat zimowej oferty turystycznych miejscowości Beskidów. Jeżeli chodzi o gastronomię, to myślę, że świetnie. Jeżeli chodzi o infrastrukturę narciarską, jeszcze lepiej. Kilkadziesiąt kilometrów tras narciarskich, bardzo zróżnicowanych dla tych początkujących, dla tych, którzy chcą rozpoczynać swoją przygodę z nartami, ale też dla tych zaawansowanych. Wspólny ski pas, hotele, spa. No myślę, że ta oferta jest bardzo bogata, ale to Wisła to nie tylko narty, to przecież to kuligi, to również imprezy, wydarzenia różnego rodzaju kulturalne w tym okresie zimowym, bo o tym mówimy, więc myślę, że każdy znajdzie dla siebie jakąś alternatywę. To narty biegowe, spacerowanie po szlakach górskich. Główny sztandarowy stok to Czantoria, gdzie dwie główne trasy, jedna prawie 2600 metrów, druga 1900 metrów, obydwie fisowskie. Stoki są doświetlone, dośnieżane, oczywiście mniejsze trasy na Czantorii też. No i wyciąg, który ma dosyć dużą przepustowość. Zeszły sezon średnio dziennie prawie 4,5 tysiąca osób, także jest to sporo. Oczywiście oprócz tego palenica, oprócz tego jeszcze Jaszowiec, oprócz tego mniejsze wyciągi, ale nie tak jak w Wiśle oczywiście. Mamy lodowisko miejskie, na zimę można skorzystać, także oferta, mimo tego, że śniegu mało, jest atrakcyjna i obszerna. Jest co robić. Z Wisłą oczywiście wy współpracujecie cały czas. Cały czas współpracujemy, mamy wspólny produkt turystyczny, który oferujemy już od kilku lat, wspólne bilety dla turystów. Zachęcamy, zostań dłużej, dostaniesz więcej, żeby zachęcić ludzi nie tylko na weekendowy czy jednodniowy pobyt, ale na dłuższy. 120 km tras jest, nie dojeżdżamy co prawda na Cosie do samego dołu, czyli do Szczyrku, ale Szczyrze działa, Beskid Sport Arena działa, tutaj TMR też działa, jest naśnieżanie, czekamy znowu na obniżenie temperatury, także mnóstwo ludzi jest, zapraszam do Szczyrku, oczywiście bardziej, jeszcze zapraszam więcej w tygodniu, bo ta sobota, niedziela zawsze jest trudno, ciężej dojechać, więcej ludzi na stokach i drożej, więc tydzień zorganizować sobie te dwa dni urlopu, wyskoczyć, pojeździć i wtedy na pewno zadowolonym się wyjedzie. W zimowej scenerii na szczycie góry zadbano również o muzyczną oprawę. Przed publicznością wystąpił Grupson. Sezon narciarski został oficjalnie otwarty. To pierwsza tego typu inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego i Beskidzkich Gmin. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.